Uwaga. Co to będzie? Halo, halo? Halo. Dzień dobry, co to będzie? Balet. Balet. No, jeszcze nie balet, ale zapisuję tę propozycję. Rzeczywiście, da się ułożyć takie słowo, balet. Moi drodzy, ja od razu podpiszę kopertę, żeby wszystko było jasne. No, dobrze. To skoro nie balet, kto z was ułożył jakieś inne słowo? Jakieś inne słowo niż balet, spośród tych tutaj widocznych literek. Pamiętajcie, korzystamy tylko z nich. Nie dodajemy żadnych literek od siebie, a więc szybciutko liczę na jakąś odpowiedź. 200 zł za słowo z mojej koperty. Halo, halo. Dzień dobry, jakie to słowo? Kabriolet. Kabriolet. Jeszcze nie, ale widzę, że ładnie pan tu wykorzystał wszystkie literki i ułożył słowo z wszystkich dostępnych liter. Jeszcze nie kabriolet. Zapisuję. Kabriolet. Dobrze, to w takim razie myślę, że część z was już się domyśla, że słowo z mojej koperty jest krótsze niż kabriolet. Nie balet, nie kabriolet i nie musimy wykorzystywać wszystkich liter. No, to kto teraz ma pomysł? Z każdą kolejną propozycją jesteśmy bliżej rozwiązania. Gwiazdka 7370 albo 0704 304 370. Kto ma pomysł? No, myślimy, ale nie za długo, bo pieniądze czekają, więc jak będziemy się tak zastanawiać, no to nie będę miała okazji rozdać pieniędzy. Szybciutko, mamy propozycję, to od razu wybieramy numer, sprawdzamy swój pomysł. Uwaga, kto ma teraz jakieś słowo ułożone i nie jest to ani balet, ani kabriolet, to wybiera razem ze mną numer. Gwiazdka 7370 albo 0704 304 370. Halo, halo? Halo. Dzień dobry, co to będzie? Jakie to słowo? Lektor. Lektor. Jeszcze nie lektor, ale mógłby być. No dobrze, zapiszę. Lektor. Od tego momentu nie ma przegranych. Są sami wygrani. Każdy, kto trafi tutaj do mnie i poda mi propozycję imienia, której nie usłyszałam do tej pory, czyli na pewno nie Ariel, zabierze 50 zł, ale ja liczę na to, że 0,5 tysiąca z kolejnym telefonem powędruje do mojego zwycięzcy bądź zwyciężczyni. No, szybciutko. Za każde nowe imię ułożone spośród tych literek zapłacę 50 zł, no a za jedno z nich zapłacę 0,5 tysiąca. Mam nadzieję, że to właśnie imię usłyszę z kolejnym telefonem. No, kto miał na myśli imię, to w tym momencie zapraszam do telefonów. Gwiazdka 7370 albo 0704 304 370. Wykorzystajcie tę przewagę, że być może macie na myśli jakieś imię, a niektórzy jeszcze układają. To szybciutko zapraszam do studia. Nie ma problemu z trafieniem tutaj, więc warto podać swój pomysł i warto wygrać pieniądze. Czy to będzie 50 zł czy 0,5 tysiąca? No, okaże się z kolejnym telefonem. Uwaga! Czy jest wśród was ktoś, kto ułożył imię spośród tych widocznych tutaj liter i nie jest to Ariel? A jakie to imię? Czekam na mojego pierwszego zwycięzcę w tym programie. No, ta zagadka chwilę już jest z nami, ale w tym momencie pieniądze zabiera każdy. Halo, halo? Halo. Dzień dobry, poproszę odpowiedź. Irka. Irka. To jeszcze nie Irka, ale ciekawa propozycja. 50 zł oddaję za tę propozycję. No, ja włożyłam inne imię do koperty i mam nadzieję, że z kolejnym telefonem je usłyszę. Gratuluję pani 50 zł. Powędrowało w pani ręce. Skoro nie Irka i nie Ariel, no co jest w mojej kopercie? 0,5 tysiąca do wygrania. Nie zwlekajmy już. Wiemy, że chodzi o imię, wiemy, że chodzi o imię ułożone spośród tych literek, wiemy, że nie jest to Ariel i nie jest to Irka. Na pewno jeszcze jedno imię da się ułożyć. Wiecie skąd wiem, bo jest w tej kopercie. No, uwaga! Kto ułożył jeszcze jedno imię? Rozwiążmy tę zagadkę. No, przyjrzałeś się uważnie literkom i co? To imię to... Tysiąca.
wciąż czeka na mojego zwycięstwa. Słuchajcie, dobrze, to ja w takim razie zaproponuję wam minutę. W ciągu tej minuty chcę usłyszeć mojego zwycięzcę. Uwaga! Czas! Start! Zegar ruszył. I... Słuchajcie, sekundy. Czy usłyszę mojego zwycięzcę? Czy usłyszę imię warte 500 zł? Da się ułożyć jeszcze jedno imię z tych liter, na pewno. Wiem, bo ja takie imię ułożyłam i włożyłam je do koperty i czekam na kogoś, kto mi to imię wymówi tutaj w studio. I kto zabierze 500 zł? Kto? Nie zwlekajmy. Kto ułożył imię z tych liter, to teraz szybciutko wybiera numer. Nie